potrzebujemy materiału na wykonanie dwóch identycznych doin. Będą nam do tego potrzebne puste butelki plastikowe o różnych rozmiarach, a także nożyk do cięcia, nożyczki oraz taśma. Będziemy potrzebować środkowej części butelki bez góry oraz dołu. Z każdej butelki wykonamy taki sam materiał do zbudowania dwóch dolin rzecznych. I tak robimy z każdą butelką. Potrzebnych do wykonania doliny, zabieramy się za ich montaż. Od najwęższych butelek do szerszych. Ważne, żeby fragment, który przedstawia dolinę rzeczną wyżej, był wkładany w kolejną, ponieważ spływając woda nie będzie się wtedy wylewać. Potrzebujemy wskazanych tu na stole elementów, domy. Będą one symbolizowały zabudowę w obrębie dolin. Na tekturze narysujemy również różną roślinność, na przykład szubary, zakrzeczenia. W naszych dolinach znajdować się będą również pola uprawne na kolor żółty. Z rolki po papierze toaletowym możemy zbudować wały przeciwpowodziowe. Gąbki będą służyły nam za wypełnienia torfowisk, lasów, szuwarów oraz łąk i pastwisk. I w zależności od zadania będziemy umieszczać wykonane elementy w modelach naszych dolin rzecznych. Może pokażę, jak przygotować fragment lasu. Zielone gąbki posłużą nam jako torfowiska. Możemy je pociąć na mniejsze kawałki. Nakrętki możemy wykorzystać jako modele zbiorników retencyjnych, które również będą się znajdować w jednej z naszych dolin. Zagospodarujemy dwie doliny. Jedna z nich będzie zagospodarowana w sposób bardziej naturalny, czyli znajdować się będą w górnym jej biegu torfowiska. Mamy tutaj różnego rodzaju rośliny, jak lasy czy zarośla. Domy będą umiejscowione na wysokich brzegach doliny, natomiast w niższych częściach naszej doliny miejsce będziemy mieć łąki i pastwiska. Druga dolina będzie doliną bardziej ukształtowaną przez człowieka. Za wałami naszej doliny znajdują się pastwiska oraz pola, a także bliżej zabudowa. I w tej dolinie zdecydowanie mamy więcej pól, a zdecydowanie mniej znajduje się tutaj zarośli, naturalnej roślinności. W naszej dolinie znajdują się również zbiorniki retencyjne. Mamy dwie doliny rzeczne. Pierwsza z nich jest to dolina rzeczna mocniej zmieniona przez człowieka.
Kolejna natomiast została pozostawiona sama sobie, a człowiek wykorzystywał miejsca w oddali od rzeki. Sama rzeka została w mniejszym stopniu zmieniona, jej koryto oraz dolina. Sprawdzimy teraz, jak zachowają się nasze doliny przy niewielkich opadach oraz przy dużych opadach wody. Pierwsza próba będzie dotyczyła niedużych opadów wody w korycie i w dolinie. W dolinie bardziej zabudowanej i zniekształconej przez człowieka zauważyliśmy, że podczas małych opadów spełniła również swoje funkcje, wały wytrzymały, nic nigdzie nie zagrażało. Zauważyliśmy również, że woda szybciej spływała. Sprawdzimy, jak teraz poradzi sobie nasza naturalna dolina. Przy małych opadach zauważyliśmy, że naturalna dolina spełniła swoje funkcje. Gąbki, które symbolizują torfowiska oraz lasy, zatrzymały część wody, pozwalając jej spokojnie, powoli spłynąć do ujścia oraz rozlewając się w dolinie rzecznej na pastwiska. Sprawdzimy teraz, jak nasze doliny poradzą sobie i zachowają się w trakcie ulewnych opadów deszczu. Zauważyliśmy, że część wałów nie wytrzymała powodzi i woda przedostała się na pola uprawne. Zbiornik retencyjny również nie wytrzymał i woda się przelała z niego. W dolinie przy ujściu rzeki również zostały zalane pastwiska, a także pola oraz widzimy podtopienie dwóch domów i jeden to też został częściowo zalany. Jak zauważyliśmy, przy takiej samej ilości wody i podobnym tempie jej dostarczania podczas ulewnych opadów, nasza dolina naturalna sprawdziła się. Jedynie część zarośli oraz pastwiska zostały mocniej zalane, a powódź, duża fala, nie zniszczyła ani domostw, ani pól uprawnych.